Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi kochani. O poranku 8 października serdecznie pozdrawiam z przepięknego, słonecznego Kluczborka. Dawno u nas nie świeciło słońce o poranku, to tym bardziej się cieszę, że możemy przy pięknej pogodzie wsłuchać się w Boże Słowo, które pragnie nam towarzyszyć w dniu dzisiejszym. A czytam je z Księgi Jozuego i z listu apostoła Pawła do Galacjan. Posłuchajcie, moi drodzy, tych pięknych słów. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, a służcie Panu. Natomiast Paweł napisał tak. Dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie? Moi drodzy, Pan Bóg doskonale nas zna, wie, jakie mamy słabości, jakie przeżywamy trudności. Doskonale wie, za czym tęsknimy i o czym marzymy. Dlatego już na samym początku, gdy rozmawiał z Mojżeszem na górze Synaj, gdy po raz pierwszy przekazywał przykazania narodowi wybranemu, powiedział takie słowa. Jam jest Pan Bóg Twój. Ja jestem Twoim Bogiem. Ja jestem Twoim Bogiem, który pragnie się Tobą opiekować, który chce zadbać o Ciebie, który chce otoczyć Cię miłością i łaską, który pragnie przeprowadzić Cię przez trudne momenty, przez pustynię, przez morze, chce ustrzec Cię przed jadowitymi wężami, chce zaopiekować się Tobą tak, abyś nie zranił stopy o kamienie. Chce błogosławić. Ale właśnie w takich chwilach, gdy Pan Bóg błogosławi, gdy otacza nas miłością i swoją łaską, gdy wszystko się układa, gdy żyjemy spokojnie, pełni nadziei i radości, gdy nie mamy problemów i kłopotów, pojawia się błędne myślenie i zdradliwe uczucie, które brzmi: to wszystko dzięki mnie. To, co mam, to wszystko dzięki mojej sile, myślimy często, dzięki mojemu zaangażowaniu, dzięki mojemu poświęceniu. O jakże błędne myślenie, o jakże zdradliwa ta droga. Dlatego, moi kochani, Pan Bóg każdego dnia przestrzega nas i przypomina nam o swojej miłości i łasce i o tym, abyśmy nie zapomnieli o Nim, abyśmy nie zboczyli na drogę grzechu, pychy, zagubienia. Abyśmy, tego pragnie, podążali drogą miłości i drogą łaski. Drogą, która, moi drodzy, nie zawsze jest łatwa i spokojna, ale bezpieczna. Drogą, na której czasami się potykamy, pojawiają się problemy i kłopoty, smutki, trudności. Ale przeżywamy to wszystko z Bogiem. Nie jesteśmy osamotnieni, nie jesteśmy otoczeni egoistycznymi myślami. Jesteśmy razem z Nim. Pan Bóg pragnie nam towarzyszyć. Poznał nas doskonale, wie, co przeżywamy, co czujemy, doskonale wie, czego potrzebujemy. Dlatego chciejmy, moi drodzy, siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, powierzyć Panu drogę swoją. Zaufać Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze rozmyślanie Tomasza Zakwinu, które brzmi następująco. Lepiej jest iść słuszną drogą, potykając się, niż wielkimi krokami błądzić po bezdrożach. Kto kuleje na słusznej drodze, idzie wprawdzie powoli, ale zbliża się do celu. Ktokolwiek zaś błądzi po bezdrożach, im szybciej podąża, tym bardziej oddala się od celu. Jeśli zastanawiasz się, dokąd iść, złącz się z Chrystusem. Ci, którzy są z Nim, nie błądzą, ale kroczą właściwą ścieżką. Życzę Wam, moi drodzy, aby ten przeżywany, piękny, nowy, z łaski Bożej dany nam dzień był przeżywany na słusznej drodze. Abyśmy przeżywali go blisko Bożej miłości, Bożej łaski, Bożej dobroci. Powierzajmy Panu drogę swoją. Ufajmy Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wszystkiego, co dobre, piękne Wam życzę. Z przepięknego, słonecznego Kluczborka. Dużo zdrowia, dużo siły, dużo nadziei. Ale przede wszystkim Bożego błogosławieństwa. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Pa. Serdecznie Was pozdrawiam. Amen.